Babcie, dziadków, mamy, ojców, dzieci i wnuczęta zapraszamy do Polskiego Radia Rzeszów. Gramy dla Państwa codziennie, a 3 maja chcemy Państwa gościć tutaj. Obiecujemy masę atrakcji. Polskie Radio Rzeszów, 3 maja, dzień otwarty. Serdecznie zapraszamy. Radio to z jednej strony olbrzymia tajemnica, ale z drugiej strony nieograniczona wyobraźnia. Otwierając przed Państwem drzwi, zapraszając Państwa do nas, mam wrażenie, że sporo tajemnic ujawniamy, ale też mam nadzieję, że w żaden sposób nie ograniczamy wyobraźni, że ją wręcz poszerzamy. Serdecznie Państwa zapraszam do Polskiego Radia Rzeszów. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w Polskim Radiu Rzeszów, bo tak właściwie to się bardzo mało znamy. My jesteśmy po jednej stronie głośnika radiowego, Państwo po drugiej. A tu nadarza się wyśmienita okazja, aby Państwo zobaczyli, jak pracujemy, jak wyglądają studia, jak wyglądają reżyserki i przede wszystkim, abyśmy porozmawiali. Zapraszamy Państwa 3 maja do Polskiego Radia Rzeszów. Dzień otwarty w Polskim Radiu Rzeszów to wyjątkowa okazja, by wcielić się w rolę dziennikarza, serwisanta. Można będzie spróbować swoich sił przed mikrofonem albo po prostu pozdrowić kogoś bliskiego. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie na dzień otwarty Polskiego Radia Rzeszów. Jak zwykle na naszym parkingu stanie scena, na której wystąpią młodzi artyści z rzeszowskich domów kultury, Centrum Sztuki Wokalnej oraz nasze gwiazdy, zespół Glass Pop oraz Kasia Lins. Będzie naprawdę sporo atrakcji. Przyjdźcie koniecznie. A na scenie od 13 do 14.20 Zamkolandia. Zamkolandia na żywo. Podczas Zamkolandii nie może zabraknąć. Oczywiście tańca. Nie może zabraknąć także teatru lalek. Śpiewu. Będą też konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Oczywiście nie może też zabraknąć Was, drogie dzieci i rodzice. Thank you.